Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Ja w tym momencie jadę na misję. Nie wiem, co tam się kryje w sumie. Zobaczymy. Dajcie mi tutaj przejechać. Lecimy. Może coś się ciekawego jeszcze po trasie wydarzy. Tak, spokój. Hej, tu Cynthia, żona Pepe. Pamiętasz mnie? Aha, pamiętam. Nie wiem, co mu powiedziałeś, ale dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. No proszę. Takie rzeczy. Dobra, my zmierzamy, więc zobaczymy się już na miejscu, chyba że coś się zmieni. Dojeżdżamy już powolutku. Ciekaw, co tu mnie czeka. Wróć. Tu jest. Więc dzisiaj podziałamy trochę poza miastem. Zobaczymy, co za psychopata teraz na mnie czeka. Cyberpsychozy dom na wzgórzu. Okej. Słuchaj, weteran wojenny zabarykadował się w mieszkaniu. Sąsiedzi słyszeli krzyki i strzały. Jacyś sąsiedzi tu są?
To może być kolejna ofiara cyberpsychozy, sprawdź to proszę. Załóż wygodne buty, bo dom znajduje się na wzgórzu. Kurde, już tutaj jestem, to wiem o tym. Trzeba będzie tam dotrzeć. Z dołu niewiele da się zobaczyć, ale sądząc po odgłosach, to odeszła tam jakaś grubsza akcja. No dobra. Grubsza akcja, powiadasz. Zobaczymy. Dobra, siadamy. No, widzę jakieś latające już jest. Coś. Jest coś, co należy gdzieś zobaczyć? Co tam się dzieje? Można to wyłączyć? Tak, stać. Na ziemi ta muzyka niepotrzebna. Muszę się tu skupić. Zemdło, dobra. O. Aha. Okej. Walk. No to się ciekawie od razu zaczyna, widzę. Chyba tego nie ma. Oto kto? Russell Greeny. Co tu jest? Zdolności. Dopalacze bojowe. Sentwis Gun MK2. Aha, czyli jest szybki już, widzę z tego. Skok, granaty odłamkowe. Aha, no dobra, spoko. Tu. Zaczynamy z krójej. Z grubej. Dajesz to. Czemu on się śmieje głupio? O, brama się zamyka, no coś takiego. Co za osłon z tego co widzę. W sumie. Czekajcie, to tu broń jeszcze miałem, tu jeszcze jedną. Gdzie ją mam? Dynka, o właśnie. Nie kryj się, cholero jedna. No nie ruszaj się. Serio, on się musi tak przemieszczać szybko? Czy to było trudne? Raczej nie. Okej, jak tu wejść teraz? Ja mam pytanie. Pewnie od. Ojo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 j
Wow, tu są miny. Ja pierdzielę.
Zatara. Nie, nie biorę takich rzeczy, nie ma sensu. Rzadko rozwoju. O, dobra. Okej. Coś tu ja jeszcze zobaczyć. Płacie panie. Tylko on tu się uzbroił. Osobniki. Nie reaguje brak opisu. Dobra. Natasza Greeny. Czekajcie, ale on też tak się samo nazywał. A ten, jak się nazywa? Peter, to rodzinka jakaś. Ciekawe. Przeszukaj okolice, aby zebrać informacje. No dobra. Coś jest? Nic takiego cennego nie ma. Koleżanka do jakichś szczepów. Patrzmy. Hotel neutranerski. Potrzebuję setki i tak dalej, dobra. Chcieć mi ci podziękować za reagowanie w nim. Okej. Nie widzę tu jakiś inny. Sieć to nic nie będzie. Dobra, tu widzę 20 metrów. Butelka. Chyba ten dom coś skrywa w takim układzie. Może do niego się dostać nie muszę. A? Jest inna sprawa. Są jakieś lampki. Czy coś tam z tyłu. 10 metrów. Niby w podziemia. Czy się jest jakieś wejście w ogóle? Szukamy w takim układzie, cóż. Co to jest? Zbiornik paliwa może eksplodować. A zróbmy. Jakiegoś spektakularnego wybuchu to nie było. Dobra, tu też się nic nie da. Wow, wow, wow. Okej. Jak ja mam się tam do środka w takim układzie dorwać? Zielonego pojęcia. Tu chyba nic nie ma. Jest fotel. Przeszukaj okolice, no kurde. Naprawdę w tym momencie to ja nie wiem, co tu może być. Na 20 metrów, ale to jest, rozumiem, to całe pomieszczenie jednak. To nie będzie podziemia. Ewentualnie można. Można to było. Mi się udało tam wskoczyć na dach. Nie skoczę. Jakieś wybuchowe materiały.
Platonik to nie. Ja tam nie doskoczę. To nie mam zielonego pojęcia, o co tu biega. Może tu coś jeszcze przegapiłem. Teraz zróbmy te ujawnienie interfejsów tak w układzie. Może coś tu się pokaże. Ale nie sądzę. Po prostu ja tu nic nie widzę ciekawego. Co z tym? O! Czas mi tylko ucieka. Ja się kręcę cały czas w tym samym miejscu. Jeszcze raz, żyjmy tego. Skoro nie tu, ale tutaj nie, nie ma sensu niczego. Wiadomości przeczytałem i nic to mi nie dało. Dwie postacie. Bo jak już przecież brak przynależności. Że ja stąd wyjdę, to i tak to mi nic nie zaliczy. O! Jest śmietnik. Kontener właściwie. I praktycznie nic nie ma, no to licho. Widzę, że to można było z tej strony też jeszcze dojść. Wejść. Ale ja tu nic nie widzę. Przebiegniemy się jeszcze. Nie no, tu się nie da wejść. Coś, czego ja nie wiem, co jest do rozwiązania. Chyba sobie odpuszczę. Pokonała mnie ta zagadka. Niby jest. Nie. Po prostu nie mam zielonego pojęcia. Do tu i one i do tędy. Tu jest teta. Nie. Dobra, nie ma co. Ja sobie to odpuszczę. Zadanie, wypełnię wszystko. Nie mam zielonego pojęcia. Co ja tu mam jeszcze przeszukać, za informację znaleźć? Przecież nie chodzi o to, żebym to broń zabrał.
spierdzielić. To jest jedyne zadanie, którego chyba nie jestem w stanie zrobić. A ja sobie zrobię teraz, znaczy zrobię. Wrócimy się po to. Wow. Wytrzymałe auto. Dobra, lecimy do następnego już. Mam nadzieję, że to się uda wykonać. A tam niestety porażkę zaliczyłem. Chyba, że zadanie jest po prostu zbugowane. To też możliwe. Dobra, tutaj to już wiem, że byliśmy. O, wow, wow. Ja pierdzielę, ale akcja. Nie o takie wejście mi chodziło. Dobra, bo zawsze można i tak. Ło, wow, jakieś gazowe? No boli, boli! Dobra. Co? No typ jak typ. Było ostro wejście, to... Prawda, ja się tego kontraktu nie przyjąłem. To jest najlepsze. Jeszcze raz. Okej. Coś tu jeszcze jest? Jest chyba tam. Dobra, siądźmy. Latające dragi. Nie, to kurde. Przeczytaj wiadomość. Dobra, mniejsza z tym. Ustal, w jaki sposób przechwytywano drony. Dobra. Jeśli znowu porażka, to się... kończyć. I na rękę. Okej. Chyba tamtego chyba trzeba jeszcze wyeliminować. Co tu mamy? Wiadomości. Idziemy teraz. Okej.
będzie. Teraz oczekiwał. Jest to nam znane oczywiście. Wow. Coś tu jeszcze jest. Ale nie mam pojęcia co. Jest kamerka jakaś. Dobra. Komponenty, dobra. Okej. Czy mam gdzie iść? Usta w jaki sposób? Mity czy wresą pochodnimi. Problem. Radę to odczytać? Szefie, problem jest. Albo noszę... Albo nasze drogi sublimują, kurwa, w powietrze, albo ktoś z ekipy pobiera towar. Pytanie, czy nasz własny użytek, czy na handel na Bogu. Tak czy siak, trzeba zrobić z tym porządek. Okej. Co tu dalej mamy? Nic jeszcze jest. Coś tutaj trzeba poszukać. Padłem. Ha, kojarzę ten typ anteny. Aha, bo? W 2020 używaliśmy takich do pirackich transmisji. Wiesz, puszczaliśmy punk rocka na policyjnej częstotliwości i takie tam. Czyli pewnie to w ten sposób Rafeni hakowali drony. No już myślałem, że się nigdy nie domyślisz. Zniszcz antenę. Okej. W jaki sposób mam ją niby zniszczyć? Wyłącz zasilanie. Serio? To jest zniszczenie? Opuść posterunek. Dlatego to się nie spodziewałem. Pomyślałbym, żeby wyłączyć ją, to jest jako zniszczenie jej. Dobra, można to jakoś wyskoczyć? Chyba raczej nie przeżyję tego. Co jeszcze jest? Jesteś po uszy w dupie! O kuźwa! Wiedziałem, że tak szybko się to nie uda.
Tak. Coś jeszcze mówiłaś? Mówiliście właściwie? Cholera jasna, frajer. Tam frajera. Komponenty, dobra. Temu co się stało? Oj, jak przykro. Dobra, ale gdzie jest moje auto w takim układzie? Dobra robota z tą anteną, V. Masz łeb na karku i wiesz jak go użyć, a to rzadkie. Trasy przerzutowe Moskito zabezpieczone, kontrakt zamknięty. Okej. Dobra, kto tu jest? El Capitan. Trochę faktów. Najęci przez nas Reaperzy przeprowadzili już 17 operacji na sprzęcie, który zapieprzyliśmy. Arasace wymieniliśmy kilkanaście edukujących nerek na dziecięce uśmiechy. Tani tekst może kurwa i tani, ale prawdziwy. Otworzyliśmy też punkt Tialis. Potrzebujemy więcej czasu, żeby ułatwić implanty organów. Dzieje się, V. I to dzięki tobie. Daj spokój, bez ciebie to by się nie udało, a teraz przyszedł czas, żeby Santo Domingo stało się... samo się sobą zaopiekowało, oczywiście pod moim czujnym okiem. Spoko. Dobra. To jeszcze nie. Spróbujmy tu jeszcze zrobić kolejne. Nie ma tu nic innego? Aż 9. No, ciekawe. Okej. Okay. Sobie póki co na razie chyba jednak odpuszczę. A to teraz co mamy? Dobra, tu polecimy. Sabotaż. Okej. Okay. Dakota. Do koła głowy poszła fama, że antenę szlak trafił i paru... Co jest grane? Aha, okej. Okay. Lecimy z nim! O kurwa! Co za jebus! Oho, ho, 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 ho! No leć, żeż! Chyba jestem przeciążony. Co? Nie daruję ci tego! Niech ktoś go wreszcie załatwi! Możesz kuźwa mać. Okej. Okay. Nie wiem co to było, ale było nieźle. Poleciał jak... Dobra. Mierz się do góry, niespokojny duch, uważaj, bo to nie koniec prób. I koniec wizji, kolejne kontrakty czekają. Okej. Okay. Ciekawie było, nie powiem. Ale ja tu widzę, że muszę posprzedawać produkty. Tak, już widzę wam banka odważnika. Więc pojedziemy. To zespojono. Dobra, pojedziemy sobie na stację benzynową. Chyba tutaj gdzieś jest. Jak mi się wydaje. Żeby opadł skaner. Skrytka. Okej. Okay. Tak, tutaj jest skrytka. Lecimy. Skrytka jest.
jedziemy. High voltage. 89.3 radio Wechselstrom. No, okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Nie po wadze, a po obrażeniach na sekundę. Zjedźmy tu na dół. To jest co? Czwórka. Sprzedaj. Potwierdź. To te sprzedamy. Proszę na dół, kurde. To potwierdź. To kurde molek. To jest takie nie... Aha, w ten sposób. Jeśli chcesz... Jesteś pewien, że chcesz... Tak, jestem pewien. To jest które? Czwórka, to jest piątka, tak? Dobra, to wszystko sprzedajemy, bo to nie ma sensu tego trzymać. A jeśli mam te bronie, które mi dobrze służą. Chcę trochę z wagi zejść. 390, okej. Okay. Coś więcej. Tak, dobra. 360, okej, okay, może być. Dobra. A my się widzimy przy kolejnym kontrakcie. Dojeżdżamy. Zobaczymy, co tu teraz będzie mnie czekało. Oczywiście. Worek ze śmiećmi takie uszkodzenia daje. No to jest... Świetne sali, dobra. 100 metrów. Blisko tam nie ma co podjeżdżać, więc już tam są goście. Możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Od lat próbuję nawiązać współpracę z Iris Tanner, ale ta uparta kobyła zawsze mnie zbywała. Nie pomagały prośby czy pieniądze. Iris ubzdurała sobie, że nie będzie robić interesów z fikserami. Dziś zmieniła zdanie. Dlaczego? Bo porwali ją Rejwsi. Nie będę małostkowa. Ty pomożesz jej, a potem ona pomoże mnie. Szczegóły w załączniku. Okej. Okay. Typ kontraktu z ratunek. Dobra, patrzmy, co my tu mamy. Iris Tanner to najlepsza techniczka, jaką spotkałam w ciągu dekad życia poza miastem. Zepsute auto, kłopot z filtrami wody. Niedomagający agregat, zwołaj Iris i daj jej 5 minut, a twoje problemy znikną. Okej. Okay. Dziewczyna zaczynała tu, dobra. Okej, okay, tak wygląda. No dobra. Zobaczmy, co tu w ogóle mamy. Działko. To jest co? Przeciwnik. Dobra. Wejdźmy tu może wyżej. Lepsza obserwacja będzie. Jeszcze mamy. To by przede wszystkim trzeba było tryb asysty. O! Dobre. Dobra. Wszyscy się zlatują, widzę.
kolejna osoba jest. Tam jakiś mocarz. Już widać po nim nawet. Czy coś tu jeszcze zobaczymy? Okej, okay, spoko. Można i tak. Mi się tak zabawić w sumie, czemu by nie? A tylko czy ja tu coś jeszcze widzę? Co to jest? Wywołało przeciążenie. Dobra. O, coś się nie udało przeciążyć. Tu. A przy nim coś jest? Odwróć uwagę. Nie, tutaj nie. Dobra, chyba trzeba stanąć do walki. Chociaż przede wszystkim to bym tamtego chciał rozwalić, bo to będzie mi tu bruździł. Ale kuźwa, no. Tego też nie lubię. Jak delikatnie tylko naciśnie klawisz, od razu jest reakcja. Dobra, bierzemy to broń. Jeden strzał i nie ma. No to czemu by nie eliminować przeszkód? Okej. Okay. To gdzieś chyba na zewnątrz, a nie, zaraz tu coś jest. Walki jest aktywne. Ja tu muszę wejść. No dobra. Nie, nie, nie. To jest ogień. Następny. Znajdź Iris. Okej. Okay. W tym sensie. Jakie konstrukcje to w ogóle są? Właś. Mam nadzieję, że nikogo tu nie przeoczę. Mamy coś, jakieś wejście, coś w tym stylu. Właz. A nie, to nie jest właz. Jest panel słoneczny. Tam widzę gościa na pewno. Tu widzę. Jest jeden. Jest drugi. Badał mnie jeden przy okazji. Tyle? No wreszcie. Iris Tanner? Mam cię stąd wyciągnąć.
Nic ci nie zrobili? Nie. Na razie byliśmy na etapie negocjacji. Argumentowali całkiem przekonująco, więc to była tylko kwestia czasu. Ostatecznie wolałabym pracować dla Rafenów, niż żeby mnie rozmontowali na części. Spadajmy stąd. Nie ruszam się nigdzie bez mojego wozu. Stoi w garażu. Tak nie było w umowie. Powiedz chociaż, że to bardzo szybki wóz. Nie, nie jest szczególnie szybki i nie było tego w umowie. Powiedzmy, że to deal między nami, okej? Okay? Opłaci ci się. Zobaczmy, co da się zrobić. To lecimy, gdzie ten sąd jest. Tam jest. Ten samochód, tak? A maskę można byłoby... No, wsiadła czy nie wsiadła? Wsiadła, dobra. Dzięki, że zajęłeś się moim wozem. Nie ma sprawy. Dlaczego wcześniej nie chciałaś pracować dla Dakoty? Nie przepadam za fikserami. Dla mnie to tacy alfonsi, tylko lepiej się ubierają. Okej. Okay. Wolę sama ustalać, dla kogo pracuję i za ile. A fikserzy zawsze zostawiają na boku coś dla siebie. I informacje, i kasę. Czyli dla Dakoty robisz wyjątek. Mam dobry powód. Jaki? Zdradzisz? Chyba nie. To w sumie to autko jest takie doposażone w elektronikę najróżniejszą. Bo nawet jakiś radar jest. Także no, chyba złota rączka z niej jest. Dobra, zaparkuj samochodem Iris w garażu. Aha, tu nie mamy zawieźć ją do Dakoty. Spoko. Żadnych odwetu raczej mi się wydaje nie będzie. Chyba, że coś jeszcze będzie po drodze. W sumie... Ojej! Uźwak! Musisz tu klęczeć. Pierdzie, co za ludzie. Rozmawiaj to z Dakotą. Tamaj, bracie. Hej, Dakota. Iris Tanner. Zgodnie z zamówieniem. Siostro... Nie pierdol, nie jestem niczyją siostrą. Mów, co mam zrobić. Załatwię twoją sprawę i jesteśmy kwita. Czuję, że się świetnie dogadacie. Dzięki za pomoc. Masz u mnie otwarty kredyt. Wow. Ale upewnij się, że ona też ci zapłaci. Wi nie będzie narzekać. Dzięki. Polecam się. 44? Okej, 13,5 tysiąca, dobra. Bi, chcesz coś powiedzieć? Myślałem, że nomadzi ciągle podróżują, a ty tu zostałaś? Takich jak ja nazywają statycznymi i też jesteśmy potrzebni. Ktoś musi dbać o tych, którzy przyjeżdżają i odjeżdżają. Dbać za odpowiedni procent. Nie inaczej. Dobra, to jednak chyba 44 dostałem, ale że... Szkoda słów. Gdzie tam to poszła? Też nie wiem. Ale dobra, zrobiliśmy. A jeszcze mamy trochę czasu. Co my tu mamy? Tu jeszcze Iris, dzięki za ogarnięcie tego mojego auta, żeby nie było, że nie doceniam. W skrytce koło Sunset Motel trzymam coś, co możesz
przejąć. To co? Jesteśmy chyba kwita, nie? Trzymaj się. Okej. Motel, tak? Czy to jest tu? No dobra. Powiedzmy, że sobie czymś podjedziemy. Mam ja coś w ogóle terenowego? No dobra, pojedźmy sobie tym. Nie wiem, co to nawet jest. Gdzie to podjedzie? A, tu stoi. Takie... Co tu jest? Makidai. Okej. No dobra. Nie wiem, czy ja teraz tego nie pożałuję, jadąc tędy. No właśnie. Drzewo. Metrów, to jest linia kolejowa. To się wydaje mi tam się działo. Ale tak musiałem jakoś naokoło? Stamtąd. Nie wiem, to chyba wózek elektryczny jest. Ojajaj. No dobra. Cóż ja dostanę? Czekajcie, to jest... Odbierz skrytki. A, te skrytki, dobra. Odbierz nagrodę. Co ja dostałem? Bo zielonego pojęcia nie mam. Coś tam niby jakieś napisy były. Dobra, lecimy z kolejnym zadaniem. O ile jako takie będzie. Ale póki co to widzę... Nic nowego tu nie mam. Więc cóż, możemy też tutaj coś zrobić, ten sabotaż cały. Najmniej wsiąść. Okej. Ale to już tam się widzimy na miejscu. Czyli do później. Dojeżdżamy już do kolejnego zadania. O, co tutaj? Co? Tu widzę, jest jakieś auto, dobra. Jeszcze chyba zrobimy to. Już sobie drugiego auta dzisiaj nie odpuszczę. Pomagaj trochę. O kuźwa. Jeszcze co? Ktoś tu kupuje w ogóle? Czymś takim jeszcze nie jechałeś, co? Ta maszynka zrobi praktycznie wszystko za ciebie. Pomyśl o niej jako zajebistej netranerce. Sama zlokalizuje ci furę. A kiedy znajdziesz się blisko celu, złamie zabezpieczenia i przejmie kontrolę nad układami sterującymi.
Ja pierdzielę. Ściągasz potencjalną obstawę, a potem odwozisz zdobyć do mnie. Proste? No, to ruszaj. Ja pierdziu. Ale zadanie. Zakończono. Dotrzyj do celu, zanim ten odjedzie. No, takiego zadania ty się nie spodziewałem. Pójdź was, pierdalaj! No jest. Jedź blisko celu. Spoko, nie zabijać. Mam tylko jechać blisko. Co za zasięgiem? Bym go w sumie też i zacząć do niego strzelać, no ale nie wiem, czy tak jest cel. Jedź blisko celu. Miernik zbliżeniowy. Ślepy jesteś? Okej. 80%. Mają chyba mnie doprowadzić do... Jedź blisko celu. No dobra, jedziemy dalej. Poza zasięgiem. Czekajcie. A, to tu chodzi. Przeładowuję! Odsłaniajcie! Broni nie ma? Akcja zablokowana. Zaraz się pierdą! Wstawaj. Zostaw! Teraz jasno. Siadaj. Policja musi mnie teraz jeszcze łapać. Ja pierdzielę. Namierzono pojazd podejrzanego. Dobra, nie chcę mieć więcej gwiazdek. Uważaj, masz ogon. Wiem o tym, że mam ogon. Dobra, jedziemy teraz i zniszczę i tyle tego będzie.
tędy. Okej. Warto byłoby się gdzieś przetrzymać. Wy musicie tu też wjeżdżać. Mam stratę! Gdzieś się muszę ukryć. Wow. Takie dni czuję, że żyję! Cofamy się tu. Spadowa! Ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Już kłopoty mam. Kolejnych nie potrzebuję. A przede mną chyba gliny. Gdzie ja bym się tu gdzieś ukrył? Może gdzieś tu? O, mam chyba pomysł. Nie będzie, to będzie trochę łatwiej. I tak zniszczony ten samochód. Dobra. Ja pierdzielę. Lecimy. Dlaczego stoi? Wow. Ja pierdzielę, no to będzie już po zadaniu. No tego się nie spodziewałem. Spieprzona rozpisa... No tak, spieprzona, tak. Się nie udało. Chyba nie będzie łatwo. Chyba jakieś... Czemu uciekasz? Ktoś tu jeszcze?
Policja mnie za bardzo poobijała. Ja pierdziu. A byłoby tak fajnie. Do Lida? Nie, nie mam co dzwonić do Lida. Nie w tym momencie. A, euro, dobra. Oj, dzisiaj to porażki są, dosłownie. Coś tutaj mamy dostępne? Chyba nic. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Zadanie, sabotaż. Lećmy do tego sabotażu, może go się uda wykonać. A, dobra, te turbo niech będzie. Tylko mi nie przejedź. Chyba, że znów będzie to zadanie. Wtedy już mniej więcej wiem co i jak. O. Prawo, musi być w lewo. A weź! A weź. Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do Mariny. Czekam tu na ciebie. Okej. Będę tam niedługo. Zajebiście. Tu czekam. No zobaczysz. I Marina, Pils 4. Zobacz, tu Kerry będzie pewnie na końcu dzisiejszego odcinka. Bo już też kojarzę, że tu byłem, bo pojazd właśnie zawoziłem. Podejrzyj ciężarówkę. Wow. No to właśnie samochodem nie da dojechać. Siemaneczko! W sieci powstała stronka oczerniająca kandydata na burmistrza Weldona Holta. To ten gość, co teraz jest tymczasowym burmistrzem. Pojebane, nie? Też z tego niewiele rozumiem. Polityka. Dobra, mój klient chce, żeby ta stronka, co oczernia Holta, sobie zniknęła. Szczegóły całej akcji masz w załączniku. Okej. Możesz sobie przeczytać tu. Ale ja już sobie to daruję. Dobra, lecimy. Na pewno widzę, że tu kamerka jest. Tryb sojuszniczy. Co jest gościu? Chodzimy na ostrej. Kłopoty chyba mnie lubią. O, także się głowę stracił. Sojusznika. Dobra. Co jest? Gości. Już ich nie ma.
Odnajdź garaż ze serwerami. No dobra. Będzie trzeba gości wyeliminować. Co to gówniany dzieje? Wow. Źle walo. Tu się nie da dostać. Przeładowuję! Osłaniajcie! Ognia! Nie! Ty kurwo! Szybko się zabiję! A tryb sojuszniczy. Ognia! Jasna cholera! Dobra. Trzeba go zajść od flanki! Zajdę go! Dobra, trzeba. Przeładowuję! Ja? Cholera! Bokami, bokami! Do chuja z taką strategią! Uwaga! Na kurwia! Z drugiej strony w tym układzie, żeby nie być w jednym miejscu cały czas. Ruszać się! Ruszać już! Szkolili mnie do takich rzeczy! Pamiętać kurwa o osłonach! Słona. Okej. Okay. Nie poddawać się! Kuźwa są. Podłączyć. Okej, dobra, to jest nie to. Zainstaluj wrogie oprogramowanie. Czekajcie. Czym ja mam tu zainstalować? Chyba coś. Jedna. F. Dobra. Przyjebaliśmy jednemu skurwielowi, co oznacza, że pomogliśmy innemu. Znakomicie. Przykro mi, ale nie mam czasu na zabawę w szerzenie anarchii, Johnny. Zamiast tego bawimy się w obcinanie łbów w pierdolonej hydrze. Właśnie dlatego to miasto zasługuje na kolejną bombę. O, poniekąd masz rację. Dobra, opuść teren. Polecimy. Mamy to, V. Dostałem info, że wirus śmiga na wiadomych serwerach. Jest pięknie. Dobra robota. Dzięki. Zamykamy temat i kontrakt. Dobra. W takim układzie co? Lecimy teraz do Kerego. Gdzie to jest? Teoria wielkiego wybuchu. To jest to? To jest to. W marynie o 19. A mamy 11. Przewin czas. 18. Dobra, będzie 18.30. Zanim dojadę, to akurat będzie na czas. O,
plaża piaskowa? La 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 la. Trochę obtarłem. Boli! Już nie wiem. Co się dzieje? Jak? Prawie, mam nadzieję. Spier... Udzielaj. Dobra, lecimy. Wszystko muszę robić moje słówki, jak słowo daje barierki. Ja pier... Nie, no dzisiaj to jest masakra. To jest odcinek niepowodzeń. Oj no. Bezczelny. Szczelny. Trzeba jechać szybciej. Kolejny samochód do zawinięcia. Nie, ale to jest... Davy, trzeba wykraść pewne pikantne nagrania. Klient nie żałuje kasy. Co ty na to? Więcej szczegółów masz w załączniku. Nie daj się prosić. Kuźwa, no. Okej, dobra. Zobaczmy, się opuszczę. Zmotuj się. Dobra. Poczekaj na Kerego. On jest. Hej, szczurze lądowy. Tu jest. Zapraszam na pokład. Masz ochotę na mały rejs? Zabawimy się. Kuźwa, luksus. Powiedz najpierw, o co tu chodzi. Chodzi o nowe początki i życiowe pętle. Życiowe pętle? Wy nie psuj sobie niespodzianki. Płyniesz czy nie? Okej, brzmi nieźle. Wchodzę w to. No i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to. Zimuraju, naprzód. Nie za dobrze? Ja pierdzielę, taka łódź. Ach. To twoja piosenka? Nie kojarzę jej.
Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. Fajna gitara. To unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii, drugi wisi w gabinecie szefa Militechu. Trzy pozostałe, chuj wie gdzie. Ma przebiegunowany magnes w pick-upie, chyba nowe progi i zamontowane vibrato Kaimaru. Te rdzawe przebarwienia na strunach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. Ciekawe. Dobra, to powiedz wreszcie, o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział, otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. Opowiedział mi o nich mój guru. Guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby, wie. Odwiedzam Kiana co parę lat. Ma zajebistą jurtę w Tangalanie. Totalne odludzie, łącznie z blokerami sieci. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia, wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. To zamknięcie. Chodzi ci o Johnego. O twoją walkę z cieniami. Nie. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal. Bez Johnego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć. Czasem, kurwa, chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka znam? Bleed the Beat. Napisałem ją w czasie hałtur na statku, wiesz, jacht turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą, rozdając drinki. A potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Resztę dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów Samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. I potrzebowałeś do tego towarzystwa? Potrzebowałem do tego ciebie, Vi. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax. O naszych rozmowach, no i o tobie. Co, żeś wykopał? Poczułem się z tobą tak, no wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Idziemy o zakład? Kończę z awanturami z szemranymi akcjami. Otwieram nowy rozdział. No. No dobra. Ale to wszystko od jutra. Jest jutro. Coś mu chyba niewygodnie. Thank you.
płyniemy. W ogóle gdzieś tu ruszać? Coś w tym stylu? Nie, nic nie mogę. Jedynie co mogę, to tylko słuchać jego utworu. O! Się zatrzymaliśmy. Okej, teraz czas na chwilę wyzwolenia. O kurwa! Kurwa mi pomożesz, zamiast stać się gapić. Co to kurwa było? Kerry odbiło ci? Rozpierdolisz tyle kasy? O to chodzi. To nie moja łajba. A czyja? Tego kutasa, Elbi Kowaczka. Kowaczka? Tego Kowaczka? Nie zdążyłem mu podziękować za aferę z Astrax i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozwal. Na jego koszt. Dobra, rozwalmy tę łódkę. No, widzisz, witaj wśród żywych. On albo oszalał, albo wreszcie zmądrzył. Kurwa, nie mogę zdecydować. Ja pierdolę. Ale akcja. Chujstwem! Nie. Tylko żeby to nie było to. Kerry. No co? Myślałem... Pomyliłeś się. Pomyliłem się, jasne. Kurwa, ale bajzel. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe bum. Czyń honory. Kurwa, idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. Podpal jacht? A w jaki sposób? Podpal jacht ofiarus. Chwajcie. Za wyrównane rachunki! O kurwa, tak! Kowaczek, ty chuju! Ścigamy się do plaży. Dobra, to się ścigamy. Płyń do plaży. Nie wiem, gdzie on jest nawet. Pływacz, on idzie. Chyba zacznę pływać w tym swoim basenie. Chodź tu do mnie. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. A jak nie wybuchnie? Nie, strasz mnie. Może powinienem tam upchać więcej kanistrów? Albo kupić 6 na czarnym rynku, jak myślisz? Nie. Wariat jesteś. Ale zatańczyłeś na krawędzi ze mną. Fajne uczucie, co? Miałem inne wyjście? Nie. Nie udawaj, że to wszystko cię nie dotyczyło. Mogłeś wycofać się w każdej chwili. Dzięki mi. To był niezły wieczór. Jak pierwsze próby w samuraju. Nieporadne, ale prawdziwe.
Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji, przyznaję. Spierdalajmy stąd, zanim zawieje od tamtej strony i poczujemy smród. Podejście. Jasne. Czemu nie? No to chodź. Czemu nie? Wypijmy za błędy Kery. Mamy osiągnięcie. Anyway, czyli co? Zadanie mamy zakończone. Dobra, zakończymy w takim anturażu. No cóż, kolejne kontrakty, inne przygody w kolejnym odcinku. Za dziś wam bardzo serdecznie dziękuję. Przyznaję, trochę było wpadek, trochę niepowodzeń, nawet sporo. Ale końcówka nawet całkiem fajna, fajnie wyszła. Dobra, trzymajcie się, nie przedłużam. Do następnego, hej. About to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching out.